Mały artysta to tytuł nowego cyklu warsztatów, który ruszył w filii numer 1 biblioteki publicznej gminy Kozienice. W poniedziałek, 8 października, pierwsze zajęcia dla uczniów z publicznej szkoły podstawowej nr 3 poprowadziła Kozienicka malarka Eugenia Kuna. Na co dzień członkini grupy twórczej Wena. W zajęciach udział wzięli drugoklasiści z trójki, którzy mieli okazję wcielić się w malarzy. Eugenia Kuna przygotowała wcześniej szkic i pierwszy zarys obrazu przedstawiającego martwą naturę. A w trakcie zajęć dzieci malowały jego kolejne fragmenty. Dzięki temu uczniowie mogli poćwiczyć z pędzlem i paletą w dłoni, a na płótnie powstały wyjątkowe kwiaty w wazonie. Zajęcia były też okazją do rozmów na temat technik stosowanych w malarstwie i pracy artysty. Przed podopiecznymi PSP3 jeszcze szereg spotkań w bibliotece. W ramach tego cyklu zaplanowano m.in. zajęcia z rysunku rzeźby czy rękodzieła. Wszystkie odbędą się przy współpracy z kozienickimi artystami.